dziś tutaj krążącą najszybszą, jak nie tylko zamykają poniżej 30 minut, a to są Herbiki. Przyjeżdżałem, przyjeżdżam już od dziecka, wcześniej przyjeżdżałem jako dziecko, startowałem tutaj w biegach takich juniorskich, teraz przyjeżdżam jako doświadczony zawodnik i bardzo się z tego cieszę z racji tej, że Bronisław Malinowski od zawsze jest moim idolem. To jest taki, powiedzmy, przedsmak, bo słyszałem, że za 2 tygodnie jakiś ważny bieg. Tak, zgadza się, za 2 tygodnie biegnę maraton w Korei Południowej, to są Światowe Igrzyska Wojskowe. I tam z pewnością będę chciał uzyskać jak najlepsze miejsce, a to za tym idzie jak najlepszy wynik. Jak ci się podoba ta impreza? Bo tu bardzo dużo, prawda? Bardzo dużo osób dziś biegło w różnych kategoriach. Ogromna impreza. Zgadza się, jest tutaj naprawdę impreza zorganizowana na wysokim poziomie, jest to w sumie jedna z najstarszych imprez, widać to po licznych biegach, które są organizowane dla dzieci i dla dorosłych, dla seniorów. Jest tu naprawdę bardzo fajna atmosfera, fajny bieg, wszystko jest zapięte na ostatni guzik, także polecam na przyszłość, jeżeli chodzi o to. Zobaczymy cię za rok? Trochę się cieszymy, że tym razem właśnie Polak wygrał ten bieg, bo z roku na rok to różnie bywa. Z pewnością ja mieszkam w Bydgoszczy, także nie mam daleko. Jeżeli nie będę miał jakichś innych planów, to z pewnością chętnie tutaj przyjadę. Trudno było? Легко было. Легко. Профессионально бегаешь? Профессионал? Да, я тренируюсь профессионально, занимаюсь легкоатлетикой, бегом. На длинные дистанции, на средние. А, я живу в Украине, в Харькове живу. Тренируюсь в Харькове. Вот. Третью неделю уже в Польше стартую на пробегах. Это уже моя, получается, третья неделя стартов. Выходные. Zwycięstwo, zaczyna się chyba jakaś taka kariera zawodowa. No, mam nadzieję. Ja staram się cały czas pracować mocno i cały czas przejść do przodu. I mam nadzieję, że tak cały czas będzie. Ale profesjonalnie biegasz? Czy tak półprofesjonalnie? No bo chyba nie ma tak. No, raczej półprofesjonalnie nie. Nie mam żadnego trenera, po prostu na własną rękę trenuję. Biegnąc o pierwszy raz, czy już kolejny tutaj występ? Na 10 km pierwszy, ale biegłam w półmaratonie Grudziądz-Rulewo i tam też zajęłam w swojej kategorii pierwsze miejsce. Trudno było wygrać? Nie. Wiem, prawie zawsze wygrywam wszystkie wyścigi. Taki wrodzony talent? No. No. A jakiś przepis na sukces? Nie. No to teraz w szkole chyba będą jakieś bonusy, co za te zwycięstwo i to jeszcze podwójne. No, powinniśmy dostać dobre oceny. No, na pewno. Cieszy zwycięstwo? Bardzo, bo ciężko na ten sukces pracowałam. 2 razy byłam druga, a teraz pierwszy raz udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. Czyli w końcu ten sukces? Tak, nareszcie się doczekałam. A jaki jest właśnie recepta na sukces? Przede wszystkim treningi, trzeba wierzyć w siebie i wtedy na pewno uda się wygrać. Pani Dziecka tej kategorii, jesteśmy
Pierwszy raz biegałem w Grudziądzu, bardzo fajne zawody, bardzo wysoki poziom, świetna organizacja, naprawdę fajnie się śmigało. Też dużo ludzi, prawda? Tak, tak, frekwencja bardzo duża, około 600-700 zawodników, także ogromny wiek i... A jak wynik? Jak wynik? Zadowolony? Z wyniku jestem zadowolony, tak, 33-45, także na swoim dobrym poziomie udało się, powiedz, fajne miejsce, wygrałem kategorię wiekową, bardzo zadowolony jestem. Biegło się dobrze, była dobra rywalizacja. A to twój pierwszy bieg, czy to już tak zawodowo, powiedzmy półprofesjonalnie ćwiczysz? Nie ćwiczę nigdzie. Czyli totalny amator. Tak. To i tym bardziej się chcesz chyba cieszyć. Dziękuję. Znaczy trenujemy razem w jednym klubie. A z Chełmna, tak? Tak, tak, z Chełmna. Też zawodowo czy w klubie? Znaczy się, to wasz pierwszy bieg tutaj w ogóle w Grudziądzu? Tak, pierwszy raz biegnę na biegu malinowskiego. Jakie sukcesy już na koncie? Mistrzyni makroregionu w Przyłajach. No też byłam trzecia w makroregionie. No cieszy, że Olimpia tutaj, tak, bo słyszałem, reprezentant Olimpii. Tak, dokładnie, tak. Od 5 lat trenuję w Olimpii. Pierwszy bieg, czy to już tak corocznie? Nie, nie, nie. To zależy od tego, czy mamy zawody w Olimpii. Jeśli nie mamy, wtedy możemy wystartować tutaj właśnie na Malinowskim. Akurat udało się, wystartowałem. No i zająłem pierwsze miejsce. No ale przyszły rok, albo już chyba w najbliższym czasie, to może ten bieg główny? Myślę, że na bieg główny jeszcze troszeczkę czasu, jeszcze treningi, przygotowania i wtedy będziemy próbować sił. Co zrobić, żeby tak długo w tak doskonałej formie brnąć przez to życie?
No, w zasadzie nic nie robię. Zaczęło się bieganie od intencji dla syna i tak już zostało. Nic szczególnego nie robię. Że pani trenuje? 2-3 razy w tygodniu trenuję. Czyli sama przyjemność, czy taki trochę wysiłek? No, raczej przyjemność, ale nie powiem, że na zawodach nie jest to wysiłek. A to wy do biegu tutaj tego się pani przygotowała, tego głównego? Tak, przygotowywałam się, tak bym nie dała rady. Co zrobić, żeby zostać tak sprawnym tak długo? No sam nie wiem. Trzeba trenować i trochę trzeba mieć szczęścia chyba. Całe życie pan biega, czy tak? Ja biegałem jeszcze za czasów Malinowskiego i potem miałem przerwy 20 parę lat. Takiego wyczynowego biegania. I teraz jak się wybiegnie, to nie można dobiec do końca. Biegnie się. No. I wróciłem po 20 latach do takiego treningu systematycznego i cały czas się trzymam na tym poziomie. Tak leciutko spadek jest, ale minimalny na razie.